Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale z gry Medieval Dynasty. Odcineczek 20. W sumie trzeci rok, zima. Trzeci dzień zimy. W trzecim roku. Dobra, słuchajcie, tak jak na poprzednim odcinku skończyliśmy gotowaniem zupy. Więc generalnie zupy mam już tutaj kilka sztuk przynajmniej gotowych. Została w sumie jedna kapucha. 36 sztuk miecha. Zupy kremowej. Mamy na tą chwilę 22 sztuki. No i przed upływem tego tego sezonu będzie trzeba to sprzedać. Natomiast to, co ja obiecałem, to obiecałem wyprodukowanie właśnie, muszę sprawdzić najpierw. W questie mamy oczywiście do wyprodukowania łuk, drewniane bronie. I to będzie ten najprostszy łuk, czyli po prostu potrzebujemy jedną kłodę i jedną lnianą nić. No i to jest właśnie to, dlaczego lnianą nić zostawiłem. Najpierw pobiegniemy sobie po kłodę. Najpierw pobiegniemy po kłodę, żeby tutaj kłodę mieć. Patrzę, że te drewniane fiolki, kazałem jej wytwarzać jakąś miksturę. Ona chyba też nie robi tych mikstur. Tak mi się przynajmniej wydaje. Trzeba będzie to sprawdzić. O co w tym wszystkim chodzi? Dobra. Jedna kłoda. Jedna kłoda. Do tego wszystkiego potrzebujemy jedną lnianą nić. Mamy ich co prawda 10, więc całkiem nieźle. No ale to jest taki zapas, który chciałbym jednak mimo wszystko mieć. Drewniane bronie, łuk. No i dobra, wytwarzamy łuk dla jednej z mieszkanek Ghostowi. Dobra, już wychodzimy. Właśnie, miałem sprawdzić, dlaczego tutaj ona niby coś tam produkuje. Cóż takiego ona produkuje i ile ona tego produkuje? Ziela. Sprawdźmy. Ta zielarska. Czekajcie, bo to jeszcze inaczej jest. Tak, i teraz trzeba byłoby znaleźć zielarstwo. Ta rybacka. No nie opowiadaj, że ty nie masz. Przecież wyprodukowałem ostatnio studnia chata wydobywcza. Tu jest chata zielarska. Nie mogłem jej znaleźć. Zła pora roku. Zła pora roku. No właśnie, ale ona powinna tutaj swobodnie wyprodukować mi dużo więcej. No dobrze, zła pora roku jest na zbieranie babki, ale dobra pora, zmniejszmy jej to powiedzmy, a zwiększmy jej tutaj zapotrzebowanie. O, mogę trzymać i to już będzie leciało. Dobra, mikstura natychmiastowego leczenia. To jest to, co ja chciałbym, żeby ona mi tutaj
słuchajcie, produkowała. Do tego, żeby to wyprodukować, drewniana fiolka, mniszek lekarski, wiadro z wodą, wódka lekarska. No właśnie. Wiadro z wodą. Wiadro z wodą to jest kolejny temat, który trzeba byłoby, ale nie, wiadro z wodą to nie będzie w kuźni, tylko będzie w warsztacie. To jest to, o czym mówiłem, że będę potrzebował, słuchajcie, wytwarzać. Mamy wiadra. Próbujemy dwie deski na to, żeby wytwarzać te wiadra. I to będzie konieczne. Bo wydaje mi się, że tutaj zbyt mało się w tym temacie dzieje. Ja wezmę, wytworzę kilka desek, ponieważ mamy słabo. Weźmy, nie wiem, z 10 kłód. Ok. Pobiegniemy sobie na stolarnię i tam zrobimy. Produkujemy sobie dechy. Deska. Dechy mamy wyprodukowane, w sumie to chyba ze 20 desek na tą chwilę powinienem mieć zrobionych. Dobra, pozwól mi tutaj tworzyć trochę. Schemat kosztuje 100. Stwórz. I stworzymy sobie z 10 sztuk tychże wiader. Wiadran załatwią nam temat na pewno. Na pewno tego picia, bo jeżeli my tyle wiader tam wstawimy, to powinni być na jakiś czas zaspokojeni. A przynajmniej jedno wiadro będzie trzeba odstawić tutaj do tej chaty zielarskiej. To może i chodzi o to, że ona, jeśli tego wiadra nie ma, to dlatego nie chce, wiecie, produkować. Dobra, możesz się wziąć, chłopie, za robotę tam. Ja lecę napełnić. Napełnimy wszystkie 10. Wiadra się zużywają, więc zwyczajnie co jakiś czas trzeba będzie i tak im tam doprodukować. Wiadro z wodą. Powiedzmy 9. I jedno mi tu zostało. To jedno zaniesiemy tutaj do chaty zielarza. Gdzie to wiadro jest? Dobra. Jeszcze raz zarządzanie spójrzmy. Chata zielarska.
I ona do tego, żeby pracuje, tak? Czyli teoretycznie powinna nam w tej chwili tą miksturę natychmiastowego leczenia wyprodukować. Tak swoją drogą, ciekaw jestem, ile takiej mikstury. No coś tam produkuje, bo było 28, jest 27, więc nie jest źle. Mikstury natychmiastowego leczenia mamy dwie sztuki. Kosztują 40, to pewnie gdzieś koło 22 będzie kosztowało na skupie. Tragedii nie ma. Aczkolwiek zawsze mogłoby być troszeczkę lepiej. Ja tak sobie myślałem, żeby, ponieważ już zająłem się trochę ulepszeniem tego domu mojego, to może jednak wejść i ulepszenia. Ulepszenie mogę zrobić sobie tutaj. Dach ze strzechy, ale mógłbym go zrobić, jeżeli bym go zniszczył. Tak, a teraz chciał. Niszczenie, budowanie. Modyfikować. Drewniany dach. Dach z drewnianych dachówek. Deska. Kłoda. Deska. Kurczę, ja bym sobie zrobił taki z drewnianych dachówek. Myślę, że to byłoby całkiem niegłupie. Potrzebujemy. Kłodę miałem 12 desek. Może najpierw tutaj pójdę coś zjeść. Pieczone mięso. 10 wezmę. To jest znowu nam się w kuchni słabo dzieje. Dobra. Muszę znowu wziąć kłody trochę. Szczerze, te kłody jednak no aż tyle to nie będę brał. 10 to będzie maks. Dobra, i stwórzmy z tego dechy. W kuchni znowu mamy sytuację taką, że ten pracownik, czy ta pracownica znowu tak jakoś słabo pracuje. Chyba, że oni teraz zużywają dużo więcej tego pieczonego mięsa, bo na tą chwilę to mamy sytuację taką, że cały czas praktycznie ubywa nam tego mięsa. Więc to już trochę słabo. Bo dopóki to utrzymuje się, powiedzmy, na jakimś poziomie, to jeszcze pół biedy, ale może jeśli dochodzi do sytuacji, kiedy. Dobra. Zaczyna nam brakować. Dobra. Jak to wygląda z zewnątrz? Wow, nieporównywalnie, że tak powiem. No dobra, to zniszczmy. Dobra, budowanie, modyfikuj.
I chcemy taki. Cztery deski i jedna kłoda potrzebna jest jeszcze. Najmniej częściowo, może nie będę robił od razu wszystkiego na raz. Deski 4 to się jeszcze znajdą. I kłoda. Raz też się znajdzie. I ten mój domek zacznie wyglądać troszeczkę lepiej. No. Elegancja. Co prawda tylko z tej strony, bo z tamtej strony nadal wygląda jak wyglądał. Czyli tam jest dalej strzecha, no ale powolutku uda się go, mam nadzieję, doprowadzić do takiego troszeczkę fajniejszego stanu. Zobaczymy, jakie będą dalsze efekty tego wszystkiego. Sprawdzimy sobie jeszcze tak, bo otrzymałem, zobaczcie, ile punktów umiejętności mam do wydania. Tu mamy dwa. I tu musimy sobie zobaczyć więcej doświadczenia w tawernie. 10% doświadczenia byśmy mieli więcej zdobytego podczas korzystania ze stacji roboczych w szwalni. Wolniejsze psucie się młotków. No to, to na pewno można byłoby spróbować wziąć sobie przynajmniej z jeden. Szybsze wytwórstwo w tawernie. Tak, ja myślę, że to jest kolejny punkt, który na pewno się przyda. Dalej co mamy? Mamy tutaj dwa punkty do wydania. Mamy o 30% wolniejszy spadek poziomu najedzenia i napojenia. Odporność na alkohol. Na razie powiedzmy nam nie jest to potrzebne, natomiast tu zdrowie. Tu już byśmy mieli wtedy fulla. 2% więcej tolerancji na temperaturę. To w sumie akurat nie jest jakiś tam super ekstra. No dobra. Wolniejszy spadek na jedzenia i napicia. I tu jeszcze w dyplomacji mamy jeden punkt. Co możemy? Możemy mieć, zdobywać oczywiście więcej punktów za dyplomację. Ujawnia osobowość NPC podczas rozmów. 25% szansy na uniknięcie utraty reputacji u króla. Na razie z królem mam... O, ale tutaj flirt. 10% punktów sympatii by zdobytych podczas flirtu. Więc to może być akurat na tą chwilę całkiem fajne. Teraz tak, czy ja mogę podejrzeć sobie naszych pracowników? Zarządzanie. Umiejętności, dziennik. Mapa. Technologia, wiedza, zarządzanie. Mi się wydawało, że ja coś tam kombinowałem z Filibertą. Mi się przynajmniej wydawało. Wiecie, o co chodzi, muszę pogadać. Muszę pogadać sobie tutaj. Tutaj te nasze domki pracownicze.
Filiberta jest. Wydaje mi się, że tutaj siedzi. Filiberta, czemu ty tutaj nic nie ten, romansik? Wybacz, ale mam męża. No dobra, czyli Filiberta jest ten, romansik. No jest możliwy. Wydajesz się bardzo interesująca. Mogę cię o coś zapytać. No dobra. Może jakieś rodzeństwo? Znając mojego ojczulka, to pewnie mam niejedno. Nigdy jednak żadnego nie poznałam. Po tych wszystkich latach ciężko stwierdzić, które z nas miało lepiej pod tym względem. No dobra. Wydajesz się interesująca. Od dziecka mam lęk wysokości. Nieliczone razy robiłem sobie krzywdę przy upadkach. A czego ty boisz się najbardziej? Raczej nie należy do strachliwych osób. Potrafią o siebie zadbać w większości sytuacji. Jest jednak jedna rzecz, która przeraża mnie doszczętnie. Odpowiedzialność. To słabo. No dobra, ale lecimy dalej, nie? Nie będziemy tutaj. Skąd pochodzisz? Opowiedz mi coś o swoich rodzinnych stronach. Wyobraź sobie ogromny las, tylko że wszystkie drzewa to budynki. Przetrwanie jest równie ciężkie co w dziczy, ale w większości przypadków to nie ty jesteś myśliwym. Tawerny za to są znakomite. No proszę, zabrzmiało to mniej więcej tak, jakby pochodziła przynajmniej z Nowego Jorku. Masz jakiś ulubiony kolor? Moim jest brązowy, nawet nie wiem do końca dlaczego, ale sprawia, że czuję się bezpiecznie. Pomarańczowy, myślę, że do mnie pasuje. Sama jestem jak płomień, gorąca i kocham tańczyć na wietrze. No, całkiem nieźle nam idzie. Przepraszam, potrzebuję trochę czasu i tak dalej. 24 punkty sympatii, udało się tutaj coś rzeźbić. No dobra, bywaj mała, w takim razie, tutaj żeśmy trochę pogadali. A ty może wzięłabyś się w końcu za robotę, a nie po prostu tylko kręcisz głową. Jakaś depresja ją chyba dopadła. Chociaż muszę sprawdzić, czy przypadkiem łowiectwo to myśliwska. Brak narzędzi. No dobra. Ten brak narzędzi to zaczyna mnie, powiem szczerze, doprowadzać do szewskiej pasji. Nie będę ukrywał, że jest inaczej. Posprzątałem prawie cały tutaj ten placek. Ale ja nie jestem pewien, czy nie powinienem... Czy nie powinienem, słuchajcie, wybrać się może tu jeszcze znajdziemy trochę patyków. Czy nie powinienem wybrać się do kopalni? Muszę im stworzyć trochę tych różnych rzeczy. U mnie to zaczyna irytować niesamowicie. Niby mają coś tam wytwarzać sobie i tak dalej sami, ale nie idzie im to najlepiej. Jeszcze tutaj parę tych kamieni. Dobra. Zobaczmy, ile ja z tego będę mógł stworzyć tych noży, bo to cały czas się o te noże gdzieś tam rozchodzi. 7 sztuk. I tworzymy te 7 sztuk, żeby nie było, żeby oni w końcu mieli czym pracować.
Co z tego, że ja im tutaj rozkażę, żeby oni coś produkowali, jak ta produkcja idzie po prostu jak z nosa. Pracownicy, którzy mają gdzieś tam w swoich zasobach umiejętności, nie jakiś pierwszy poziom, tylko raczej któryś tam z kolei, nie? Gdzie tu zostawię? W sumie zostawimy aż 7 noży. Zmienny nóż. No. Iść polować. Ja nie będę polował cały czas. Nieustannie. Natomiast mam taki plan generalnie. Słuchajcie, i chciałem go jakoś tam zrealizować, spróbować zrealizować, żeby tutaj posadzić właśnie obok tej obok tych kaczek, żeby tu wyciąć jednak te drzewa. I tak zrobię. Zrobić tutaj może. Stat. Zaniesiemy te płody do magazynu. I tak sobie myślałem, żeby właśnie stworzyć tam sad, dlatego że mam kilka tych sadzonek, które gdzieś tam pozbierałem. I one na tą chwilę po prostu sobie zwyczajnie gdzieś tam leżą. Bo właśnie, o. No zobaczymy. No właśnie, sadzonka śliwy, to już mamy 3 sztuki. Tu można byłoby to naprawdę całkiem przyjemnie zrobić. Bramy, droga, rękodzieło, budynki, ogrodzenia. No nie, to nie będzie tutaj. Magazyny. Usługi, łowiectwo, rolnictwo. Ani tak. Ani go tak, ani go tak. Te kąty są trochę tutaj powalone, powiem szczerze. Bo tu trzeba byłoby jeszcze wyciąć tamte drzewa. I dopiero. Muszę się chyba napić, bo spada mi poziom zdrowia. Gdzie zwyczajnie chcę pić.
Miejscu bym się tak daleko nie oddalał tutaj. Przyjdzie jakiś ryś czy inny zwierzaczek i was tutaj połknie. Paczki. Dobra, spróbujmy w takim razie stworzyć sad. Zobaczmy. Było źle. Ja myślę, że tam... Kurde, no odłożymy to, weźmiemy te trzy sadzonki śliwy i posadzimy tam śliwa. Tylko zostawię najpierw 10 kłód. Są mi na plaster. Są kaśliwe. Nie mamy torbę. Róż śliwe. No i dobra. Ten oto sposób powstał pierwszy początek, że tak powiem, sadu owocowego. Zobaczymy, co to dalej będzie z tego. Ja bym jeszcze zobaczył, bo według mnie to jak gdzieś powinienem jeszcze mieć sadzonki śliwy, nie tylko. Grusz 5, jabłoni 7. O rany, to naprawdę całkiem pokaźny sad można byłoby zrobić. Tak na dobrą sprawę, wycinając tu kolejne drzewa, będzie można tutaj zasadzić luzaku. Dobra, lecę się umyć w takim razie i cóż, na dzisiaj to chyba będzie wszystko. Także trzymajcie się, oczywiście jeżeli odcinek wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie, no to łapkę w dół, w bok, po skosie, jak chcecie. Ja was oczywiście serdecznie zapraszam na kolejne odcinki z Medieval Dynasty na moim kanale, a dzisiaj będę się z wami już żegnał, także trzymajcie się, cześć.